Witam imperialistów, tutaj Lukas w odcinku drugi naszej kastylijskiej drogi do podboju świata. W poprzednim odcinku podbiliśmy troszeczkę prowincji od Osmana, zdobyliśmy Unię nad Neapolem, a jak chcecie zobaczyć jak to wyglądało, no to oczywiście polecam obejrzeć poprzedni odcinek. Dzisiaj zajmiemy się Grenadą i podcieśniemy troszeczkę nasze Mission Impossible hiszpańskie do wykonania. Co do Anno, o które się tak często pytacie, obecnie leci seria dla wspierających, gdzie nagrywam let's playowe odcinki i tak za jakiś czas pojawi się zmontowany odcinek dla wszystkich właśnie z odcinków dla wspierających. Zaczynamy od pozbycia się naszego króla debila 112. Na tron wchodzi RKZN, lepsza zmiana von Habsburg, co jest ważne. I jeżeli dobrze pamiętam, to nam się chyba powinna zaraz zacząć ładować. O nie, szkoda, a liczyłem na tą kastylijską wojnę domową, szkoda. Has an air, no to musimy mieć jakiegoś aira i będziemy mieli kastylijską wojnę domową. RKZM działa i ja potrzebuję aira, bo chcemy ją w sumie. Neapol trochę staje się nielojalny, no ale pamiętajcie, zadłużaliśmy go no właśnie po to, żeby tutaj jego liberty desire zbijać płacąc pieniążki. Do tego możemy coś podewować, ale chyba mi szkoda na to punktów. No dobra. Dwa razy sobie kliknę, żeby nikt nie suportował jego niepodległości. Bardzo ważne to jest, pilnujcie tego. Wojska w górę. No i lecimy na wojnę. O, szkoda, Portugalii nie będzie w tej wojnie. Myślałem, że jakieś pieniądze zabiorę. I atakujemy Grenadę. Pozostałe kraje są w takim razie totalnie nieważne. Takie eventy to ja lubię. Flotę w tym wypadku ustawiamy na to, żeby polowała na flotę przeciwnika. Sami zdobywamy Grenadę, potem desantujemy się na Tunis i bierzemy od wszystkich pieniądze. A co oni mi tu zatopili? Przecież to miałoby siedzieć w porcie podczas wojny. W międzyczasie widzę, jak Maroko zjada Portugalię, to jest tak śmieszne. No ale szczerze mówiąc, wali mnie to. Czy to dostanę mniejszy kawałek ziemi, czy większy pod Unię Personalną? Jeden. Po prostu odbijemy potem od Maroko. Tym bardziej, że za Maroko się też za chwilę bierzemy. Floty przeciwnika praktycznie wyczyszczone, no to kierujemy naszą tutaj do pomocy w obleganiu. Tak jak mówiłem, bardzo nam się przyda ten perk na szybsze obleganie we flocie. Zależy, czy chcecie, czy nie chcecie, możecie zboostować sobie troszeczkę dewa w Toledo również, żeby przyspieszyć wprowadzenie instytucji. Możecie też na przykład poczekać do rozwinięcia tego centrum handlu do trzeciego poziomu. Zawsze będzie to troszeczkę taniej nas kosztowało dewa. Ja sobie tak będę, o, trochę powoli to rozbudowywał. Tutaj dodatkowo mamy żelazo, co jest super sprawą. Dyplomaci, jak widzicie, dwóch dyplomatów przypisanych zarówno do Burgundii, jak i Francji. Jeszcze sprawdzę, tak dobrze, Burgundii. A trzecim dyplomatą łażę i poprawiam relacje z kim mogę. Tym bardziej, że Epirus po tej wojnie zaczynamy zjadać. Nie ma go sensu trzymać po prostu. Wojska nawet nie patrzę, desantuje bezpośrednio na Tunis. Naszą flotę wojenną tutaj zostawiamy. Dzięki temu powinien bardzo szybko paść ten Tunis. Tym bardziej, że nie ma tutaj żadnego fortu. Od Tunisu bierzemy pieniądze, palimy stolicę. O, troszeczkę brakło, no to zaraz jeszcze coś zabiorę. Szkoda, myślałem, że jak zabiorę stolicę, znaczy spalę im stolicę i wszystko, nie będę jakoś dużo tych punktów potrzebował. Ale lecimy robić tutaj siege'a. Odrodzone wojsko Grenady! No, ginie totalnie. Zjadamy Grenadę. Troszeczkę agresywnej dostanę, ale się tym nie przejmuję. Bierzemy teraz kolejną misję i to nam daje dalszą przyszłość Grenady. Co możemy zrobić? Expel all Grenad minorities. I tutaj stracimy dwa stabilności, ale wszystkie prowincje staną się katolickie. Albo bierzemy plus jeden stabilności. To powiem wam, że to trzeba raczej wziąć. Jeśli dobrze pamiętam, to jeżeli byśmy wybrali plus jeden stabilności, to za chwilę byśmy dostali tutaj naprawdę potężną rebelię w tym miejscu. Ewentualnie mogę pamiętać na odwrót, trzeba było wybrać stabilność. Nieważne, no na ten moment wszystko jest tutaj nawrócone na jedną słuszną wiarę. I co? Andaluzyjska kultura została. W sumie to teraz po tych wszystkich podnoszeniach stabilności, no to możemy sobie spokojnie pozwolić na tańszych doradców. I będziemy monopole za chwilę wyłączali, brali punkty na ich miejsce, żeby już je zacząć dostawać. Wiem, niektórzy będą wolali mieć od razu te punkty, ale nie są one aż tak potrzebne w obecnym stanie gry. Ja, jeżeli pamiętacie streamy Navajo, no to tam mimo iż non-topery podbijam, to nie brakuje mi punktów w ogóle na ideę i technologię. Dobra, renesans sobie troszeczkę podbiłem, w 67 się wprowadzi, to zdążę jeszcze punkty dozbierać sobie. Jako, że na razie mam tylko wolnego sluta w militarnych, no to biorę punkty militarne, ale potem weźmy teraz religijne, tylko wyrzucę albo prestiż, albo monopol. Dalsze misje, będzie stabilniej w kraju oraz dostajemy dużo claimów. Fajne! Rozpoczynamy proces anektowania wasala.
Grenada również już okorowana i również tutaj dodajmy Dominikanów. I w sumie, a właśnie, zapomniałem ich dodać wszędzie indziej, więc przeklikam teraz te state'y, żeby ich dodać. Wiem, kosztuje to dużo punktów dyplomatycznych, ale zaraz zmienimy fokus z militarnych na dyplomatyczne, bo pierwszą ideę, jaką planuję brać, to będą dyplomatyczne i powinno być Gites. I zobaczmy, production 2,60. Mamy dużo monopoli, więc trzeba zacząć już cofać. 3,55, dość opłacalne, zwłaszcza w przyszłości. Centra handlu też trzeba dobudować. A, tylko znowu ten development, kurka. To wszędzie tutaj trzeba to dodać. No w sumie podoba mi się ten limit, bo to już nie jest takie bezmyślne klikanie, gdzie się tylko da tego wszystkiego. Dobra, już mi jednak zmieniam ten fokus, bo w sumie anektujemy wasala i musimy zacząć przecież zbierać punkty. Więcej pieniążków. I chyba mam jakiegoś buga. Nie mam żadnych modyfikatorów. Ani pieniędzy nie dostanę, ani nie dostanę markantylizmu. Czuję się oszukany. Dobra, dobiłem do kapa manpowera, więc rekrutuję sobie wojsko. Dobudujmy też trochę galer, tak żeby mieć 30 w linii okrętów. Myślę, że też dobuduję okręty transportowe, ale jeden chyba. Dobra, i atakujemy teraz Maroko, bo wreszcie mogę sobie na to pozwolić. No, tylko muszę jak zwykle cofnąć dyplomatę. Papieża, no to w pierwszej kolejności wziąłem sobie Levy Church Taxes, a następnie będę próbował stać się papieżem. W ogóle Hiszpanią będę grał mocno pod papiestwo i zostaniemy katolikami. No, to czas wbić się w Margareb. I tak w sumie patrzę, Maroko. Dobra, Tunisu nie wzywamy osobno, nic raczej, znaczy Tlemcenu nie wzywamy osobno. I naszym celem będzie zdobycie Selesebet. O. Tego badziewia. Sama wojna z Marokiem należy do dość łatwych. Tutaj na początku cofam wojsko z nad granicy, żeby Maroko się do mnie desantowało. Oczywiście mój dzielny sojusznik Neapol przypłynął swoją gigantyczną flotą w postaci dwóch okrętów i zablokował cieśninę, ale wyłączyłem mu udział w wojnie i wycofał tą flotę również. I teraz gdzieś mniej więcej to Maroko powinno mi zacząć się desantować na moje terytoria. I tylko widzicie, ruszyłem i pojawiła się marokańska armia. Przeszła, zajęła pozycję w górach. W tym momencie myślałem, że jeszcze coś doślą, sojusznicy i tak dalej. Moja flota wypływa, żeby zablokować cieśninę i niszczymy armię Maroka, która bije się z minus 2, minus 3 i dostaje totalnego stack wipe'a w tym momencie, co jest wyjebiste. Tutaj niepotrzebnie wbiłem się w przejście obok, mogłem spokojnie poczekać, żeby znowu gdzieś się ruszyli, ale tak czy siak w ten sposób wykasowałem połowę armii marokańskiej. Myślałem, że jak się cofnę znowu, to doślą kolejną połówkę i będę wchodził do czystego kraju, ale nie. Maroko stało, nic totalnie nie robi, więc zdecydowałem się na atak. Poszedłem dwiema armiami, żeby od razu tutaj się wspierały, ponieważ jeden fort jest górski, dostajemy minusy podczas bitew. Pierwsze rozwinięcie za erę, koniecznie Aggressive Expansion Impact. Prowadzamy instytucje, tym bardziej, że już się mi punkty tak prawie skapowały. Teraz jest to bardzo fajne, że możemy spokojnie sobie wszystko tutaj zrobić. Już nawet tutaj mamy dwie technologie, znaczy technologie do przodu. Bardzo fajnie. Szóstkę do piątki. Tak, zgadza się. Kusi, żeby go wziąć. A Noble of von Habsburg Family. Weźmy go, bo nie wiem, czy to nie sprowokuje mi odpalenia tego eventu teraz, w tym momencie. A, to jest królowa. No to tym bardziej bardzo dobrze. No to moje kochanie, niech tutaj rządzi. Chociaż chyba i tak zaraz zginie. Nie wiem, czy to dobrze nazwałem imieniem dziewczyny władczyni, która jest skazana na śmierć. Od Tlemcenu pieniądze, war reparation oraz palę stolicę. I co teraz? Jedziemy z koksem. Mam chyba szczęście na tym podejściu, patrząc na to, kto rządzi obecnie i kto będzie rządził u Osmana. Kolejna reforma, tak szybko? Bardzo dziwne. I tutaj weźmy autonomię. W sumie to było wcześniej? Bo jeżeli tak, to jest naprawdę mocne. Jako, że planuję mieć wojnę z Osmanem już za chwilę kolejną, to muszę iść wyczaić, gdzie on ma tutaj wojska w tym momencie, bo trus mi się skończył rok temu. Muszę zobaczyć, gdzie on ma wojska, którą stronę mu atakujemy w pierwszej kolejności. Tu widzę 10 tysięcy, to gdzieś jeszcze ma 40. Dobra, kończę wojnę z Marokiem. Biorę trochę pieniędzy, war reparation i taki wężyk. Wiem, nie lubicie tego, ale tutaj jest kolejna kopalnia złota, więc bardzo nam się to przyda. Pozostałe prowincje zdobędziemy kolejnym razem. To już sobie korujemy. I wojska teraz przewozimy tutaj do Imperium Osmańskiego. Obczaiłem, że większość wojska ma w Anatolii, więc spokojnie damy sobie radę. Trzeba tylko szybko zdobyć Konstantynopol. No to czas wypowiedzieć wojnę Osmanowi, ale to może już w kolejnym odcinku, czyli nasze podboje w tym regionie.